Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim przejdziemy do szczegółów, muszę powiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a tutaj jeszcze zapowiedzi takich. Dzisiaj o godzinie 18 na moim kanale ukaże się kolejny odcinek z serii Historie Kryptomilionerów. No i będzie on odpowiadał historię Noah Kagan. Także zapraszam do oglądnięcia tego odcinka. No i powiem Wam jeszcze coś takiego. Wczoraj się trochę może uśmiałem albo taki byłem zdziwiony, bo trafiłem na parę filmików polskich tutaj youtuberów, którzy jako najświeższe informacje przedstawiali takie informacje, które ja już podałem 2 lub 3 dni temu. No to taka mała ciekawostka i dygresja. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. A więc cena Bitcoina wynosi dzisiaj 21 123 dolary i 12 centów po spadku o 3,62% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 3,37%. Natomiast cena Ethera wynosi 1425 dolarów i 93 centy po spadku o 6,43%, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 6,01%. Indeks Fear and Greed wynosi 26 punktów, no i spadł od wczoraj o 4 punkty. No i tutaj no, praktycznie jesteśmy na tej granicy pomiędzy strachem a ekstremalnym strachem. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ekstremalny strach jest chyba od 24 albo od 25 punktów się zaczyna, także tutaj niedużo brakuje, żebyśmy znowu wrócili w ten zakres ekstremalnego strachu. Jeżeli spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że znowu praktycznie orężatka się wylała, no i większość jest na czerwono, tak, czyli spada, natomiast są jakieś zawsze rodzynki, które tutaj rosną, tak. I przechodzimy już do informacji. No i tutaj właśnie też powiem Wam, bo widziałem, że tutaj też sporo youtuberów przedstawiało to, że tutaj panika wieloryba, który sprzedał właśnie bitcoiny, no i on miał 132 tysiące bitcoinów, a teraz ma 54 tysiące bitcoinów, no ale my ostatnio tutaj wspólnie ustaliliśmy, że ten, który miał 132 tysiące bitcoinów, po prostu przeniósł je na inny portfel, także tutaj no nie wiem czemu tutaj tego nie sprawdzają, tylko po prostu lecą z tym, co napiszą na portalach. Kolejna informacja jest taka, że od czasu upadku sieci Terra tutaj różne podmioty sprzedały bitcoiny warte 5 miliardów dolarów, no i chodzi o 236 tysięcy bitcoinów. No i słuchajcie, tutaj ja nie będę o tym mówił, bo to już, nie wiem, też właśnie chyba to z 3 czy nawet 5 dni temu już przedstawiałem tutaj jakie właśnie instytucje sprzedawały te bitcoiny po właśnie upadku Terra. Natomiast chodzi mi o to, że zobaczcie, jest dużo tutaj ludzi na polskim YouTubie, czy też na zagranicznym YouTubie, tak, bo to nie tylko polscy YouTuberzy, którzy mają wykupione te wszystkie analizy, dostęp do tych analiz on-chain, tak, za które płacą tam tysiące dolarów. No i zobaczcie, żaden nie napisał, czy żaden nie wyśledził tutaj w tych analizach on-chain, że na przykład Tesla sprzedała swoje bitcoiny, tak? Dopiero po ukazaniu się raportu kwartalnego i tutaj właśnie informacjach na różnych portalach, wtedy nagle wszyscy zaczęli mówić, że Tesla sprzedała. Ale tak, dane on-chain po prostu podobno pokazują wszystko i nikt jakoś nie wyśledził, że Tesla sprzedała swoje bitcoiny, czy też tutaj ten ETF kanadyjski sprzedał swoje bitcoiny, czy inne tutaj firmy też sprzedawały swoje bitcoiny. Dopiero wszystko tutaj ujrzało światło dzienne po ukazaniu się tych informacji tutaj właśnie na różnych portalach, czy w tych serwisach informacyjnych. Także dla mnie to jest dziwne po prostu, żeby płacić za takie dane on-chain, tak, tutaj analizy, które wszystko niby pokazują, no ale takich ważnych rzeczy, gdzie Tesla sprzedaje mnóstwo bitcoinów, jakoś te analizy on-chain nie wyśledziły. Dobra, tutaj kolejna informacja jest taka, że Bitcoin w przededniu kolejnego załamania, no i że FED może pogrążyć rynek kryptowalut. To też, co Wam mówiłem już od kilku dni, że właśnie, czekajcie, to mam zaznaczone, tak, że w najbliższą środę, czyli jutro, 27 lipca jest posiedzenie, znaczy posiedzenie się zaczyna dzisiaj, tak, ale będzie ogłoszona decyzja, będzie ogłoszona o kolejnej podwyżce stóp. No i tutaj przewidywania są takie, że FED po raz drugi z rzędu podniesie stopę o 75 punktów bazowych, a ile jednak tutaj również rynek na ponad 40% daje, że FED podwyższy w lipcu stopy procentowe aż o 100 punktów bazowych, co z kolei wywierałoby presję spadkową na rynki akcji i kryptowalut. No i oczywiście oprócz decyzji Fedu dzisiaj również wyniki podaje Microsoft i Alphabet, czyli Alphabet, no to jest Google, tak. No jutro będzie właśnie ta decyzję o stopach procentowych, ale też swoje wyniki poda Facebook. No a 28 lipca, czyli w czwartek, wyniki będzie podawał Amazon, czyli właśnie te 3 dni, czyli dzisiaj, jutro i pojutrze będą tutaj, no wskażą nam kierunek, w którym pójdą rynki, tak, zarówno giełdowe, jak i tutaj właśnie krypto. Kolejna informacja jest taka, że Bitcoin w wersji nano notuje rekordy i chodzi tutaj o kontrakty futures na giełdzie Coinbase, no i one przyciągają inwestorów bitcoinowych, ponieważ, czekajcie, czy tu zaznaczyłem, aha, no właśnie, bo te kontrakty mini, makro, albo w przypadku właśnie Coinbase te nano, dają inwestorom detaliczną możliwość uzyskania ekspozycji właśnie tutaj na kontrakty, jeżeli posiadają oni mniejszy kapitał do zainwestowania. No i nabycie całego kontraktu futures na Bitcoina to droga operacja, ale kontrakt nano powoduje, że wystarczy posiadać 1/100 całej kwoty, aby zarabiać na spadkach lub wzrostach Bitcoina na rynku terminowym. No i tutaj widzimy właśnie wzrost tego wolumenu po wprowadzeniu tych kontraktów nano. Dobra, lecimy dalej. No i tutaj mamy fajną informację, że rząd USA na nowo definiuje recesję, aby uniknąć oficjalnego ogłoszenia recesji. No i rząd USA twierdzi, że recesji nie można już definiować jako kolejne 2 kwartały spadającego PKB. No i teraz nawet jeśli dane o PKB wykażą drugi z rzędu kwartał ujemnego wzrostu, no to nie zostanie to nazwane recesją. Także popatrzcie, jak się pięknie zabezpieczają, tak, jeżeli coś idzie nie po myśli rządu, no to trzeba to zredefiniować, no bo jakby to było, jakbyśmy ogłosili recesję, a wybory są już tuż, także mogłoby się okazać wtedy, że wyborcy zagłosują, no nie na nas, tylko na naszych rywali, tak, czyli na inną partię. Kolejna informacja jest taka, że znaczy właściwie pytanie, które firmy będą rządzić metaversem. No i tutaj widzimy, że zaczyna się jakby kolonizacja metaverse przez firmy Big Techu, tak, bo tutaj zaczynają oni składać dużo zgłoszeń patentowych. No i te zgłoszenia patentowe obejmują wszystko od sprzętu i oprogramowania tutaj zaprojektowanego do reprezentowania rzeczywistych przedmiotów w wirtualnym świecie, po projekcję 3D bez użycia gogli, czy też po rozpoznawanie, znaczy bez użycia gogli, tak, po rozpoznawanie ludzkich zachowań. No i chodzi o to tutaj, że firmy te Big Techu zwietrzyły tutaj, prawda, to, że metaverse będzie się rozwijał, no i chcą tutaj poprzez właśnie te zgłoszenia patentowe zająć swoje miejsce, tak, no i wykluczyć inne firmy. No i zobaczcie, tutaj mamy liczbę zgłoszeń i pokazane, jakie firmy, tak, widzimy, że przoduje Microsoft, 158 zgłoszeń patentowych, później jest Samsung, Magic Leap International, czyli IBM, Disney, Facebook, tak, Adobe, Verizon Patent and Licensing Incorporation, Intel, Snapchat chyba, tak, Snap to chyba jest Snapchat. No i tutaj mamy też LG Electronic, także zobaczcie, te wszystkie duże firmy już zobaczyły, że metaverse będzie się rozwijał, no i tutaj chcą jak najwcześniej zająć swoje miejsce, no i patentami wykluczyć inne firmy. A tu jest to właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że trochę tutaj jest dokładniejszy raport, że Tesla odpisuje $170 milionów z tytułu utraty wartości bitcoina w drugim kwartale. No i w swoim zgłoszeniu tu 10Q do SEC Tesla pokazała odpis z tytułu utraty wartości w wysokości $170 milionów w stosunku do wartości bilansowej tych właśnie bitcoinów, które mieli w swoich aktywach. No i tutaj też pokazała, że odnotowała też zyski w wysokości $64 milionów na sprzedaży niektórych bitcoinów. No i to zgłoszenie 10Q jest pełniejszą wersją kwartalnego raportu zysków złożonego w SEC. Także no tu jeszcze raz właśnie przypominam, że nikt z tych analityków on-chain, które dane pokazują wszystko, nie wyśledził, że Tesla sprzedała swoje bitcoiny. Kolejna informacja jest taka, że wskaźnik dominacji bitcoina BTCD spada, a altcoiny rozkwitają, no chociaż nie wiem, gdzie rozkwitają, bo teraz większość spada, no chyba że tu chodziło o ten wzrost. No i tutaj widzimy, że w okresie od maja do grudnia 2021 roku wskaźnik dominacji bitcoina utworzył wzór potrójnego dna wewnątrz długoterminowego obszaru wsparcia na 40%. No i potrójne dno uważa się za byczą formację, co oznacza, że najczęściej prowadzi do wybicia. No a ponadto ta formacja połączyła się z byczą dywergencją na tygodniowym RSI, tutaj zielona linia, czyli tutaj widzimy, mamy te potrójne dno, o którym tutaj oni piszą, a tutaj jest ta właśnie dywergencja, gdzie wskaźnik RSI rośnie, podczas gdy cena tutaj spadała. No i tutaj widzimy, że początkowo doprowadziło to do ruchu w górę, który doprowadził ten wskaźnik do szczytu na poziomie 48-45, jednak tutaj to spowodowało ten opór, odrzucenie, tak, tutaj mamy zaznaczone to czerwoną ikonką. No i tutaj widzimy, że interesującym wydarzeniem jest to, że linia trendu dywergencji została obecnie przełamana, a tutaj ten RSI spadł poniżej 50%. Tak, tu widzimy, no może nie jest to dosyć wyraźne, ale tutaj idzie ta linia trendu, znaczy ta dywergencja tak na RSI, a tutaj już została przebita. No i oba te sygnały, oba te czynniki uważa się za sygnały niedźwiedzich trendów, co oznacza, że mogą prowadzić do niższych notowań, no i może to oznaczać, że właśnie ten wskaźnik BTCD spadnie w kierunku obszaru linii wsparcia na 40 punktów, tak, czyli tutaj widzimy te wsparcie. Dobra, idziemy dalej, a tutaj mamy powtórzenie, dlaczego środa jest ważna dla Bitcoina, no i chodzi tutaj właśnie o ogłoszenie tej podwyżki stóp procentowych przez FED. No a tutaj widzimy, że oni prognozują, że ta podwyżka no, rozstrzygnie losy Bitcoina na najbliższy miesiąc. No może być na najbliższy miesiąc, a może być i na dłuższy okres. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Idziemy dalej. No i tutaj widzimy, że firma Scott & Scott, firma prawnicza, planuje złożyć pozew w imieniu indywidualnych inwestorów przeciwko tutaj Bored Ape Yacht Club. No i tutaj widzimy, że właśnie twórca tego Yuga Labs stoi w obliczu pozwu zgodnie właśnie z zawiadomieniem tej firmy prawniczej. No i tutaj oni opublikowali, że inwestorzy Yuga Labs zostali niewłaściwie nakłonieni do zakupu produktów finansowych, a mianowicie tutaj właśnie Bored Ape Yacht Club i ApeCoin. No i tutaj inwestorzy indywidualni zebrali się razem, aby złożyć pozew tutaj grupowy chyba przeciwko Yuga Labs. No i pozew stwierdza, że kierownictwo wykorzystało promocję i zatwierdzenie, promocję tutaj przez celebrytów, aby zawyżyć cenę tokenów niewymienialnych, czyli NFT-ków i tokena ApeCoin. No i twierdzą oni, że tutaj sprzedali oszukańczy promowane te NFT za $1 miliony. No i tutaj ten ApeCoin był kolejną próbą ucieczki inwestorów, tak? No i inwestorzy ci twierdzą, że stracili ponad 87% swoich inwestycji od 28 kwietnia. No i tutaj właśnie jeszcze ta firma prawnicza dodatkowo poprosiła inwestorów, aby skontaktowali się z nimi, jeśli również ponieśli straty przy zakupie wspomnianych aktywów między kwietniem a czerwcem. No i tutaj widzimy, że interesujące będzie to zobaczyć, jak rozwinie się ta sprawa, ponieważ sąd prawdopodobnie wypowie się na temat tego, czy właśnie tokeny NFT są papierami wartościowymi, No i niezależnie od wyniku będzie to miało ogromny wpływ na to, jak NFT-ki będą postrzegane. No i ostatnią informacją na dzisiaj jest tutaj, że Barclays zainwestuje w krypto. No i tutaj widzimy, że jednym z krajów, które w ostatnim czasie dość otwarcie opowiadają się za złagodzeniem prawa, tak aby stać się bardziej przyjaznym dla inwestorów krypto, jest Wielka Brytania. No i tutaj Barclays właśnie ogłosił plan zainwestowania od kilku do kilkunastu milionów dolarów w akcję firmy Copper, która zajmuje się inwestowaniem na rynku kryptowalut. No i tutaj widzimy, że sama firma Copper planuje zgromadzić z obecnej emisji nawet 500 milionów dolarów. No i również te ambicje tej spółki są dużo większe, jednak ograniczają ją przepisy bankowe Wielkiej Brytanii. Także to wszystko, co miałem do przekazania dzisiaj. Dziękuję za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!